Wiele osób pyta o procedury, a my nie mamy jednej procedury, ponieważ każdy pies jest inny, każdy pies ma inne potrzeby i do każdej adopcji staramy się podchodzić indywidualnie. Rozmawiamy z ludźmi, staramy się dobrać takiego psiaka, żeby pasował do rodziny swoim charakterem, temperamentem, a nie tylko, że ktoś sobie zobaczy, że na przykład biały, ładny piesek i on go chce za wszelką cenę. No może być tak, że biały, mały piesek na przykład nie będzie akceptował dzieci, a ktoś ma trójkę i za wszelką cenę chce tego, bo jest ładny. To tak nie działa. Tutaj trzeba dobrać, to jest żywe stworzenie, które ma swoje emocje, które odczuwa strach, ból, tak samo jak my, to są często też psiaczki po przejściach, dlatego my dobrze wiemy, jakie, który ma potrzeby. Taką podstawą jest wypełnienie ankiety przedadopcyjnej, no i przyjazd tutaj do nas, do schroniska, żeby z pieskiem się zapoznać. No trzeba pójść na spacer i zobaczyć, czy to jest to, czy będzie chemia, no bo najważniejsze jest, żeby dopasować psa do rodziny, nie sztuką jest, niektórzy myślą, że jak najlepiej wszystkie psy wydawać i nic nie sprawdzać, ale to tak nie działa, bo później te psy do nas wracają. Tutaj chodzi też o bezpieczeństwo i psa, i rodziny. No nie możemy dać psa agresywnego, bo jest ładny, do rodziny na przykład z dwójką dzieci, a i takie sytuacje się zdarzają i takie rzeczy na nas ludzie próbują wymusić. No niestety tak to nie działa. Tutaj patrzymy na dobro psa, no i na bezpieczeństwo i psa, i rodziny. Także wszystko tu musi być z głową i adopcja powinna być przemyślana. Kochani, to jest Messi, cudowny psiaczek, 7 lat ma, trafił tutaj, bo zmarła właścicielka, jest cudowny, ma, zachowuje się jak szczeniaczek, biega, radosny, przyzwyczajony do bycia w domu, jest czyściutki, fantastyczny, ma świetną sierść i wesoły, pełen siły. Podaj łapę, zaadoptuj Messiego, będziesz miał piłkarza w domu.